odległość ma większą. Bo sędzia piłkę odsunął. Parę centymetrów, tak. Ale wiesz, już ta pewność jest większa. Zobaczymy. Arkadiusz Mysona dla odmiany. Słupek, dobitka, gol! 2-0! Ciekawe, czy już jest po meczu Paweł Buzała. Trafił w pierwszym spotkaniu w Gdyni. Teraz podwyższa na 2-0. No brawo, brawo dla Lechii. Poszła za ciosem. Spodziewałem się jakiejś odpowiedzi Arki. Arka jak gdyby zamroczona po tym pierwszym uderzeniu Wiśniewskiego. Teraz dostaje drugi cios. Dobry stały fragment gry w wykonaniu Mysony. W słupek, prawda? I dobitka Buzała szczęśliwie. Zasłonięty Witkowski nie miał szans przy tej dobitce. No taki mecz nam się powinien zrobić od samego początku, ale lepiej późno niż wcale, że chociaż w tej końcówce obserwujemy naprawdę dobre spotkanie i bardzo emocjonujące. Bardzo mądrze zachował się Maciej Rogalski. On widząc, że nie da rady z półobrotu tej piłki jakoś zawinąć, podskoczył i dał dużo wolnego miejsca Pawłowi Buzale, by trafił dokładnie tam, gdzie sobie założył. Tak, jednak Piątek drugi raz tego rzutu wolnego nie uderzał. Tym razem drugą szansę miał znowu Mysona, który dobrze uderzył nad murem. Jak widzimy tutaj dobre zachowanie, no zespołowe, całego zespołu, prawda? Świetnie podskoczył, ułatwił tym samym ten...